Cześć wszystkim! Wy na Was w 61. odcinku z Shakesa na Międzynarodowym Świecie 13. Mamy dzisiaj 20 stycznia, godzina 13.07 i zaczynamy. Mamy na początek jakąś tam bitwę gildii, sobie ją zobaczmy. Tuż po odebraniu warty przejdziemy do karczmy. Wybiorę jakąś tam pierwszą, lepszą misję. I zaraz potem przejdziemy do Billy. A tak pomyślałem, że na sam początek odcinka spróbuję zrobić jakieś tam lochy pobili, żeby ewentualnie na sam koniec zrobić kolejne. Jeżeli będzie wystarczająco drugi odcinek, oczywiście. Aktualnie leci bitwa Ognista Furia kontra Renegades. Nie za bardzo kojarzę tej gildii i więc nie wiem, czy można się spodziewać przegranej, czy wygranej. Na razie sobie trochę popomijamy. To też widzę końcówka graczy z naszej gildii. No, przeciwnika niestety nie. Czyli to będzie raczej przegrana. No niestety. Zostało jeszcze dwóch graczy plus pół. No to raczej nie można było tego wygrać. Oczywiście już tutaj Derpomix przygotował kolejną walkę. Więc fajnie, że przygotował ją, kiedy ja nie miałem czasu. Kolejna wyprawa grilli. 46 to będzie już. Ja mam przygotowaną 45. Jak widać, jest weekend grzybów, więc biorę oczywiście najkrótszą misję możliwą. I tak jak mówiłem, przejdźmy do pupili. A dzisiaj spróbuję sobie zrobić najpierw w ziemi. Czy się uda? Nie mam pojęcia. Tyranożaur, 75 poziom. I niestety chyba to będzie przegrana. Wojownik kontra wojownik, mam lepsze statystyki. Chociaż, hej, wygląda na to, jakby miała być wygrana. Chociaż gość zaczął mocno blokować, ale ja zrobiłem krytyk. Cios teraz? Nie. Cios? O, jednak się udało, dobra. Kolejne jabłuszko i no. Mamy ziemię całą ukończoną. Jeszcze co do mroku, udało mi się znaleźć jajogo się od tego pupila ostatniego. Niestety nie udało mi się zapisać walki z nim, kiedy zdobywałem to jajo z zadania, ale na szczęście zapisałem film, który miał się teraz pokazać, ale ja go zapomniałem odpalić. No proszę, tutaj tak wygląda to jajo. Specjalne takie. Wystarczy je przeciągnąć na naszego pupila. Czy w ogóle miejsce tych wszystkich pupili i automatycznie się odblokuje te, które ma być odblokowane. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tutaj te pupile. Za dużo więcej progresu nie było. Tutaj zacząłem już ulepszać Rukitka. Przy czym wydaje mi się, że i tak Pierodliszką uda się do końca dobić. No tutaj w wodzie podobnie. No i w świetle spróbujemy Palodonem. 20 poziom jeszcze za 58 minut. Wydaje mi się, że da radę dobić do tego czasu. Dobra, to jabłko ze ziemi sobie skorzystamy na tym pupilu, bo jest najbliższej setki. Akurat. No i możemy ewentualnie kogoś tam zaatakować. Czy to będzie wygrana? Tak. Czyli mamy dodatkową śliwkę. Dla jednego z pupili. Kolejna rzecz, która się zdarzyła od ostatniego tygodnia, to to, że dało mi się zdobyć tutaj taki epik. Bardzo fajny. Zrobiłem nawet zdjęcie. Jeśli dam radę go pokazać, to go zobaczycie. O. No to akurat nie to zdjęcie, ale najpierw przejdźmy do tego. Epik na trzy cechy. O wiele lepszy od tego, który miałem. Bo na trzy cechy zamiast na wszystkie. Także no, od razu kupiłem, mimo że za grzyby. No i druga rzecz, którą pokazałem nieco wcześniej, czyli epicka broń, która właściwie była beznadziejna, bo była na szczęście. I nie wiem, czemu nie zapisałem nic, żeby pokazać, że ona była na szczęście, a nie nic innego. No ale musicie mi uwierzyć. Ta broń mi się nie opasała. No i jeszcze była na... No była wysoka, tak jak widać, więc podwójnie się nie opasała. Tyle z fotografii i wszystkich innych takich rzeczy pokazowych. Możemy przejść do WC-ta. 680 grzybów. Fajnie w ogóle, że akurat jest weekend grzybowy. To trochę sobie tych grzybów podbiję. A jak ostatnio bardzo sporo ich wydawałem na wieże i inne takie.
No tutaj raczej duszy nie wrzucę do WZ-a. Chociaż mógłbym spróbować, ale nie wiem, ile by to dało. 12 tysięcy dusz. Nie, może nie będę próbował. Może wolę jednak je wykorzystać na siebie. A tutaj wrzucimy sobie klejnot na siłę. No i bardzo dobrze. 860. Do kolejnego odcinka powinno się udać uzbierać do 1000. Także będzie akurat. Czy mi się budowało coś? Nie, oczywiście, że mi się nie kopał klejnot. 4 godziny czekania na kolejny. No dobra, ale przyszliśmy już przez WZ. Rasa ręka. Ciekawe, czy będzie coś specjalnego zbrojenia albo go minacie magii, czy będą jakieś potiony. Nie wiem, czy będziemy robić jakieś dzisiaj lochy. Chociaż moglibyśmy. Kolejne 5 lochów tutaj. Żeby już je zamknąć. Ale przydałyby się potiony do tego, bo nie wiadomo, czy to będzie ciężkie, czy łatwe. Znaczy, raczej będzie łatwe, ale potiony zawsze się przydadzą. Tego paska na razie nie będę wywalał. Tutaj w zbrojni nic interesującego, a tutaj tylko malutki potion na wytrzymałość. Powiedzmy, że go wypiję, żeby mieć tam mały bonus. No i to też wypiję. I zaraz zaczyna się odświeżanie ekwipunku po raz kolejny. Przepraszam, asortymentu. Zawsze się mylę, kurde. Nie wiem czemu. Jest takie proste. Dobra, rozmontowanie jedno. I jeszcze dwa. No i tym piersiem będzie można zostawić. Czy weźmiemy coś? Chcę niestety pasy, których nie ma. No teraz doktorek. Halo? Doktor ABWW? Jeśli tak się tłumaczy? Nawet nie wiem. DR mi się kojarzy z doktorem, ale może to nie jest doktor. O. A ja akurat duszę. Czyli no. Plus 20 tysięcy do duszy wraz z tym wcześniej co wypiłem. Poczty zapomniałem wyczyścić, to może zrobię trochę później. Na razie sobie zaatakujmy portal gildyjny. Niestety nie miałem za bardzo czasu, żeby wcześniej to uprzątnąć. Ale właściwie nie pamiętam, żeby coś doszło do poczty takiego konkretnego do mnie. No ale to zobaczę zaraz. Na razie walka z Gremlin kotem bez potionów. Chyba prawie nic mu nie zrobiłem. No w sumie nie. 10 milionów nawet. Sporo. Nawet nie tak mało jak walka ze zwiadowcą. Najkrótsza oczywiście. I lochy. Lochy portal. Portal. Akt pierwszy. Przepraszam. Akt trzeci, poziom pierwszy. Niestety dalej nieukończony. Gość przez to, że jest zwiadowcą, a ja bez potionów, no to jest bardzo ciężko z nim. Ale fajne całkiem to tutaj mamy z takim wulkanem. I chyba zadałem o 10%, więc dzisiejszy atak nie był taki zły. Miał 60 coś chyba. Dobra, w sumie nie spojrzałem. Niech będzie, że już zapiszę. Ja czy zapisałem właściwy atak? Nie, nie zapisałem właściwego ataku. A nie! Zapisałem? Dzisiaj mam 20. A, to już wszystko się już zgadza. Bo najwidoczniej zapomniałem zapisać jakiegoś ataku i mi akurat go brakowało. Jak widać w walkach praktycznie nic nie ma oprócz tej tutaj arenki przegranej i właśnie 44 wyprawy gildyjnej. Nie, przepraszam, nie, jakiej 44? 45. 404 była ostatnia. I jak pamiętam. Można sobie zresztą porównać, jest czas. Zobaczmy, jakie tutaj gildy mają. 39, 404, kolejna wyprawa. No, czyli 405. Mamy potwierdzenie. Ale ją sobie zostawimy na koniec. Na razie zobaczcie, jak mi poszło w arence z Krunoding Sadolu. Całe 16 tysięcy punktów.
zostało graczowi i przez to przegrałem. No i wypadłem z top 800. Ach, kurde. A jeszcze w ostatnim odcinku było chyba top 1750. Przepraszam, 750 bez 1000. W achievementach chyba się nic nie zmieniło. No raczej. Poczta może trochę później. Tutaj z porta zaatakowałem. No to teraz czas na podziemia. W podziemiach trochę się pozmieniało. Serce ziemności jest już ulepszone na 9 poziom. Tak samo tutaj ekstrator dusz, władca, komnata tortur, gladiator, siedlisko ogblinów i siedlisko troli. Wszystko tu jest na 9 poziom, oprócz wehikułu czasu, który dalej zbiera dla mnie awanturniczość na achievement. Kolejny poziom serca ciemności kosztuje niestety 439 tysięcy aż. Czyli no nie uda się na to zebrać raczej dzisiaj. Skorzystam sobie tutaj z tej listy, którą przygotowałem. I zaatakujemy sobie najpierw Pajko, a potem kogoś z wyższym poziomem. Opeko akurat prostym był przeciwnikiem. No, z następnym może być nieco gorzej. Ale nie musi być koniecznie, zobaczymy. Dobra, najkrótsza. Ostatnio zaobserwowałem taką ciekawą rzecz, że w podziemiach najczęściej walczy się ze zwiadowcami. Tutaj mamy akurat maga. To nie powinno być większych problemów. Chociaż widać, że też nie jest aż tak prosto. Ale jakoś tak, jak walczę z zwiadowcami, to... no, nie jest to najlepsza walka zazwyczaj. O, tutaj na przykład przegrałem. Mimo tego, że walczyłem z... kurde, magiem. No, walczymy sobie tutaj do 50 poziomu. To jest 30. Z 19. Dobra, ulepszę to do 20 i... no, teraz jest chyba dobrze. No dobra, gobliny możemy trochę ulepszyć. No i spróbuję zwalczyć z tym samym gościem. Czasem z nim wygrywam, czasem przegrywam. Różnie to bywa. O, teraz na przykład przegrałem, no to powiedzmy, że ulepszę wasa do 20. Do ceny 20 tysięcy, a tutaj gobliny będą do 10. A trolle do 5. I zobaczymy teraz. Jak teraz przegram, no to wracamy do Pajko atakowania. O, ale już widać różnicę w obrażeniach zadawanych przez gobliny. Przez trolle troszeczkę. O, i władca nawet nie tracił powyżej połowy zdrowia. No, no, nawet nieźle. I teraz raczej już każda kolejna walka będzie wygrana z tym gościem. Niestety nagroda bardzo mierna. Jak na ten poziom zaledwie 5... nieco ponad... no prawie 6 tysięcy za jeden atak. Których mogę w ciągu dnia wykonać zaledwie 9. No i tak naprawdę stan duszy mi się zmniejszył. No trudno. I tak trzeba je wydawać na ulepszenia. Naszych tutaj... podwładnych chyba. Żeby zbudowali radę po prostu. I teraz możemy przejść do poczty. Tylko teraz muszę ogarnąć. Ostatni odcinek był 13 stycznia. Nagrywałem to o północy. Więc od tej wiadomości w górę nic nie było wcześniej, przed poprzednim odcinkiem. Dobra, na razie wyłączam na chwilę, bo muszę to ogarnąć. To jest istotne. Dobra. To, co jest takie nawet ciekawe, czyli od Madary dwie wiadomości. Gość do atakowania bez oku Montere. W pierwszego sobie, zobaczymy. Najpierw kaczma. 681 grzybów, bardzo ładnie. Montere, 305 poziom, tak? 3200 siły. To jest całkiem sporo. Ale 305 poziom. Czyli, kurde, ale te statystyki i zręczność prawie 2000.
tym gościem może być bardzo ciężko do atakowania, ale najważniejsze, że nie ma ekwipunku. Szkoda tylko, że gość go tutaj nie dopisał. Mógłby po prostu skopiować tą listę. Dobra. Może druga wiadomość? Mocyś go zaprosi, może przyjdzie. Szuka gildii. Właśnie, ten matusiek cały. Ja wam go pokażę, żeby nie było wątpliwości. No tak. Wcześniej jeszcze miał tu potiona, ale już mu się skończył. No i ten gość chyba nie przyjmuje zaproszenia do gildii. Chociaż? A, przyjmuje. No ale on jest nieaktywny, bo nie ma potionów, więc... No nie ma szans. O, i w ogóle są trzy miejsca wolne, jakby ktoś chciał. Myślę, że to jest w ogóle ciekawe, bo... Ostatni odcinek opublikowany, tam chyba też były trzy miejsca wolne. Więc nic się prawie nie zmienia. Okej, to jest przegrana. W czci niestety trochę spadliśmy. Bo tutaj... Nie ma 5000 niestety już. No ale co? Dobra, gościu tutaj napisał o tym monter. 305 poziom. To ja mam taki pomysł. Ja sobie to skupiłem. No i zrobimy takie coś. Tutaj to wpiszę, nie będę tego inicjował do czatu. To sobie skopiujemy. I napiszemy do gildii. Podziemia. No niech będzie, że dam taki tytuł, jaki był do teraz. No i tak. Update dzięki Mada Ra 1. Chyba? Tak mi się wydaje. No i dopiszemy oczywiście tego ostatniego gościa, Monter. Tu chyba nikt więcej nie pisał takiego związanego z graczami. Więcej, tylko Madara ostatnio pisała. Nawet fajnie się już ta lista rozwija. Dobra, wyślij. Wszystko z git, więc można... Co? Co można? Można przejść do lochów. Albo do karczmy na przykład, bo nastawię 3-minutową misję, która co chwilę się kończy. Ok, misja na 7 minut. No i lecimy. I martwi mnie jedna rzecz. Ponieważ do kolejnego ataku mam aż 44 minuty, a ja już przez wszystko przeleciałem. Przez to, że nie było tornada i innych rzeczy. A wojna gildii raczej nie przyciągnie. Aż 44 minut. Czyli trochę fail. Chyba w ogóle nie uda się zawalczyć z kolejną tempo pilne zasiadła. Ale to nie szkodzi, zaatakujemy sobie w takim razie za tydzień. Bo nie będę marnował oczywiście grzybów na to. Ale za to zmarnujemy sobie za chwilę grzyby na strefę mroku. Nie jest tak źle, bo przecież mamy weekend na grzyby i możemy się trochę odkuć. No dobra, kopalnia Groli jest to drugi poziom lochów w strefie mroku. I co to my tu mamy? Poziom 6 z 10, żywiołek ognia. Przed tobą kolejny zakręt chodnika. Poznajesz po świetle pochodni. No, poznajesz po świetle pochodni po prostu. Ale pochodnia zaczyna jaśnieć coraz mocniej i coraz bardziej nienaturalnie, aż z zakrętu wyjaśnia się żywiołek ognia. No to co, atakujemy. Aha, wojownik zadaje na dwa ciosy. Na dwa ciosy pokonuje. No to fajnie. Zdaliśmy epik na trzy cechy z sockhead'em. I obawiam się, że nawet ten epik może być niezbyt dobry. Ale Max zdefiniuje. No niestety ten epik jest beznadziejny. Kurde, niepotrzebnie. Tak bardzo niepotrzebnie zwlekałem z tą strefą mroku i teraz mi się dostaje za to. No ale możemy na przykład to jednorazowo ulepszyć. A i w ogóle ten tutaj przedmiot ulepszyłem sześciokrotnie. Nie chciałem za bardzo zjeżdżać tak mocno poniżej 100 000 tych różowych, dlatego ulepszone tylko 6 razy.
No i to Epic będzie do WZ. Więc jest fajnie. Dobra, siódmy poziom kopalni Glory. Kamienny troll. Wkraczasz do groty, której strzeże posępnie spoglądający kamienny troll. Gdy cię widzi, trochę się rozpromienia. W końcu ktoś do zgładzania. No dobra, czyli on chyba myślał, że nas pokona. No, z takimi statystykami może być dosyć ciężko. A bo on ma w ogóle 204 poziom. Ale mogłem nieco równiej lecieć z tymi lochami. W sensie równocześnie strefa mroku i wieża. To wtedy by było chyba lepiej. Zresztą nie wiem, za bardzo zwlekałem w ogóle z tą wieżą. I dostaliśmy Epic na szczęście, który na zwiadowca raczej nie będzie chciał. Ma nawet gorszy damage. Oprócz tego, że dostaje na że jest na szczęście. No i jeszcze kowalnie chce za niego kryształów do wywalenia. No dobra, lecimy kolejny poziom. Kopalnie Glory, poziom 8 z 10. Sukub bezwstydny. Z jaskini przed tobą dobiega histeryczny śmiech. Przed tobą iluminowany krwawym światłem trzepocze skrzydłami sukub bezwstydny. Rzucając ci rozmarzone spojrzenie, wyciągnąż. I po raz kolejny przeciwnik pokonany wyłącznie wojownikiem. Ale przynajmniej można pokazać, że takie lochy można nawet jedną osobą zrobić. A to było już nawet blisko dobrze granej. I dostaliśmy kolejny słaby epik. Jej. No nawet jakby miał soket, to byłby słabszy, niestety. Ale w sumie dzięki temu, że będę miał tak dużo tych epików, to znowu podbiję swoją ilość tych kryształków. O rany. Zapiszę sobie te walki, jak już ukończymy. Kopalnie Glory, poziom 9 z 10. Charakterystyczny, drwiący śmiech za plecami może znaczyć tylko jedno. Odrażający demon wyzywa cię na pojedynek. Odrażający demon. No to zawalczmy z nim. Okej, tutaj już walczy zarówno wojownik, jak i mag. Znaczy widać, że jest nieco ciężej. Skoro musi aż dwóch wojowników. Wiecie, o co chodzi. Zawalczyć z tym przeciwnikiem. No ale gdyby tak nie unikał, to by nawet mógł wygrać. Aha, i mag wszedł jeden cios i po nim. I dosyć się kolejny słaby epik. Który jest lepszy od tego, który jest aktualnie. Ale on jest na siłę. A mi po wyglądzie się wydawało, że już jest dla maga. A ja mam akurat lepszy od niedawna. I wojownik chyba też ma lepszy. Nie, nawet ma gorszy. To w sumie, skoro mamy tak dużo tych tych tutaj kryształków na siłę, to sobie zamienimy. No bo czemu nie? I zamienimy sobie na jakiś gorszy. No i kolejne miejsce w ekwipunku zaoszczędzone. A ten przedmiot będę mógł wrzucić do WZ-a. Tylko, czy ja chcę go wrzucać do WZ-a? 860. Jak go wrzucę, będzie 910. No, czyli niestety go wrzucę. Coś czuję, że nie będę w stanie pokazać wam, jak to wygląda. Jak to będzie wyglądać spłukanie 20 aury. Ale spokojnie, nagram z tego oddzielny film, który pokażę na następnym odcinku. I myślę, że wszyscy będą zadowoleni wtedy. I dostaliśmy wiadomość na pocztę. Nie ma pojęcia, co to jest, to sobie zaraz sprawdzimy. Co to może być? Czy to wiadomość od Pawła, na przykład nowa jakaś, z ciekawostkami? Czy coś innego? Aha, po prostu odpowiedź. No rety, czemu goście się budzą tak późno z tym? Ale wiecie co, dobra, skopiujemy sobie to, bo jest czas, żeby to zrobić.
Szkoda, że osoby same tego nie robią. Żeby to miało jakiś porządek, najlepiej wszystkich wsadzić w jedną listę. A ludzie i tak odpowiadają, jakbym to i ja miał zawsze pisać tą wiadomość. No trudno, zrobimy kolejny update i tyle. Jeszcze jak grałem sobie trochę na polskim serwerze, to tam jeden gość mówił, że nie opłaca się dzielić swoją wiedzą o gołych osobach w podziemiach do atakowania, ponieważ wtedy ciężej jest zdobyć ranking w podziemiu. Ale kogo obchodzi ranking podziemia? Moja gildia tutaj jest fajną gildią, która nie bije się o ranking. Wszyscy mają ze sobą sojusz i jest fajnie. Ej, ja chciałem to skopiować. Czy ja nie będę w stanie tego skopiować? A, od prawej do lewej, no w sumie. Tak też można. 362 poziom, tego gościa sobie chyba za chwilę sprawdzę. Bo, kurde, to jest chyba najwyższy jaki do tej pory był. O i tutaj jeszcze między Pajko a Markusem. Nawet się przyda ten gracz. Dobra, to sobie kasujemy. I tutaj jeszcze dodamy popielniczce. Trochę słabo to brzmi, ale już niech będzie. Lista numer 6. Wyślij. I zanim sobie zobaczymy, jak to goli ludzie tam siedzą. Jeszcze sobie zrobimy jeden atak, który pominąłem i przegraliśmy. No ale dobra. Kto mnie interesuje konkretnie? Lowry mnie interesuje. Lowry jest magiem, który ma 1500 inteligencji. A przednim gościem był Pajko, który miał 1000 inteligencji. No to fajnie, że udało się znaleźć takiego gościa pomiędzy. Adamino, no w sumie można spojrzeć. O, ten gość jest interesującą postacią. Zręczność 1800. Markus ile miał? Też 1800, czy mniej tej zręczności? Nie, on też był magiem, tylko miał 1600 inteligencji. Okej. No to się zobaczy w praniu, zobaczymy. Na przykład za tydzień. Się zobaczy, jak to będzie szło z tymi atakami w podziemach. A jeszcze ten ostatni bym chciał zobaczyć. Soul Dynamic. Jakie tu statystyki prezentuje ten gracz? 5600 inteligencji. Ale golas, więc się liczy. Moment, moment. Czy to przypadkiem nie był jakiś gracz też goły koło 300 poziomu? Dobra, już mi się chyba coś pomyliło. A, i w ogóle ta lepka ma 2000 inteligencji. Dobra, coś mi się po prostu miesza i tyle. Najważniejsze, że jest kolejna lista, więc będzie można atakować sporo. Raczej pewnych wygranych. A teraz mamy 10 poziom z 10 kopalni glorii w Serwym Oku, czyli piekielna bestia. Ziemia zaczyna drżeć. Ze stropu spadają fragmenty skał. Przed tobą rozstępuje się ziemia i pojawia się jama, z której bije nieznośny żar. Otwór wypluwa piekielną bestią, którą pokonuje sam wojownik. Już ze stanem siły 8000. Dużo dał ten jeden epik na 3 cechy nawet. Mimo tego, że był dosyć stary. I pokonany. I dostaliśmy epik na 3 cechy bez soketa. No ale kolejny loch dzięki temu zabezpieczony. I bardzo prawdopodobne, że z kopalni klejnotów wykopię kolejny klucz. I będzie można otworzyć na przykład ruinę Gnark. Myślałem nad tym, żeby Tornado zacząć znowu kontynuować, ale przez to, że nie mam potiona na siłę, to tak średnio mi się chce. No i też tam już przeciwnicy się zaczynali być po 14 tysięcy.
punktów, statystyk. A ten mag w ogóle będzie chciał ten epic? Czy niezbyt? No, niezbyt, niestety. A, czyli do kowala. Dobra, jakiś tutaj porządek zrobię, żeby nie było. O rety, to będzie sporo do przodu. Jakieś ponad 2000. O, czyli będę miał znowu ponad 100 tysięcy. No fajnie. Dobra, czy mogę tu jakoś zaatakować? No niestety nie. I dostaliśmy kolejną wiadomość do poczty. O co chodzi z tymi graczami? Nie będę się wysławiał w obcy. Wiadomość wysłana. A my przejdziemy sobie za chwilę do ostatniego punktu dzisiejszego odcinka, czyli do wyprawy gildii. Chyba, że ktoś zdąży nam odpowiedzieć. Na chwilę się włączę, bo muszę się napić. Okej, okay. Bolks jest na miejscu 2000 w podziemiu, a ja? Dla porównania. A 336, okej. Okay. No to już wiadomo. No gość po prostu nie wiedział, że można sobie dla ułatwienia atakować graczy bez zyku. Ale w sumie ja też nie wiedziałem na początku. Tylko w sumie wchodziłem tutaj w podziemie, pyk. A tak, jakiś losowy benz, wygrałem to wygrałem, przegrałem to przegrałem. Ale dobra, nie zdążę odpowiedzieć. W takim razie ja bym sobie zapisał te walki, które ukończyłem, żeby pamiętać o nich w zapisaniu w opisie. To jest zapisane, to pokazałem. No i teraz możemy przejść do walki gildyjnej numer 45. Xantipopotamus, chyba. Jakoś tak. Oczywiście gracze na początku niestety są dosyć słabi, to nie będą za dużo robić. O, popielnicha zrobiła blok. O, w ogóle popielnicza. W sumie nie mając poziomu powyżej 80, już znajdowała gości tak z 300 poziomem około. To nieźle. Widać, że chciała faktycznie pomóc i poznajdowała tych gości. Albo po prostu już jest tak dobra, że wyprzedza w podziemach swój własny poziom. I dobra, jak widać, ta wyprawa gildyjna składa się z samych przeciwników Meduz Mroku, gdzie mamy na samym końcu grubą Lucynę. Nie wiem czemu, ale naprawdę mi się wydaje, jakbym to walkę pokazywał. To chyba tylko mi się wydaje, bo po prostu tydzień temu ją widziałem samemu sobie, oglądałem tak pod wieczór, jak się skończył atak. No dobra, walka trwa. Venturi, 168 poziom. Mamy 27 minut do zaatakowania. No fajnie. Nie, raczej to aż tyle nie potrwa. O, paszynio, gitara tutaj gra, ale Meduza Broku niestety tak łatwo się nie da. Venabis Mimic z różdżką
robić sztuczki, ale meduza mroku się na to nie nabrała i nie straciła nawet zdrowia. Prawie w ogóle. Radko 93. Trochę unikał, ale niestety został kryta i po nim. Okej, tutaj bitwa na ataki, jak widać. Krytek za półtora ponad, ładnie. Jeden cios i poszedł. Poszedł z diabły. Okej, tutaj gracze już się zbliżają do pustynnego poziomu. Ale statystyki wciąż gorsze od przeciwnika. Niestety meduza mroku jest tu dosyć ciężkim przeciwnikiem. Mam boss także pokonany. Zakuty łeb, 202 poziom. No, tutaj już się zbliżamy powoli. Prawie lepsza siła od przeciwnika. I tu chyba raczej da radę pokonać całkiem wyrównany poziom zdrowia. I jeszcze z dwa ciosy. No, traf. No, trzy. I okej, kolejna meduza mroku, która ma... Z tego co udało mi się zauważyć, wszystkie statystyki takie same, oprócz wytrzymałości, która lekko się zwiększyła. Widać, że to twórcy Shakesa mieli dosyć mało pomysłów na urozmaicenie walki i dali same meduzy. Wraz z bardzo dziwną nazwą wyprawy gildyjnej. Walaka. Walaka tutaj chyba bez pociona walczył, no bo siły mniej od zakutego. I źle się rozwija. No, przy tym poziomie wytrzymałości siła powinna być już koło 9000. A tutaj z kolei Boros widzę, że chyba ma dosyć sporo czarnych klejnotów, bo tutaj zręczność i inteligencja bardzo mocno podbite. I szczęście na tym samym poziomie prawie za wytrzymałość. Tak jakby gość w ogóle nie dawał wytrzymałość złota. Tak to wygląda w sumie. Tutaj meduza mroku jeszcze niestety się trzyma. Event Telin, 230 poziom. No, zobaczmy. Meduzie mroku zostało już poniżej 6 milionów. Czy Event Telin da radę ją pokonać? 16400? O, jednak nie, jednak statystyki się nie zmieniają. Przynajmniej jeszcze teraz. No nie wiem czemu wydawało mi się, że się jednak zmieniły. Być może zmieniły się raz, a teraz się nie zmieniają, nie wiem. Dominicia, 230 poziom. No, wojowniczka. I zada powyżej 1/4 zdrowia. Całkiem ładnie. Nawet chyba dobiję do 1/3. Powiedzmy, że do 1/3 dobiła. Nowa. Okej. Też to całkiem ładnie. Czy Matrix wykończy meduzę? Czy da radę to zrobić? Meduzie pozostało już 7 milionów punktów zdrowia. Matrix nieco więcej ma tego zdrowia w zanadrzu. O, ale powoli wartości się zrównują. To jest bardzo źle dla naszego Matrixa. I krytyk. Ach, cóż to był za niefart. Meduzie mroku zostało zaledwie 13000 punktów zdrowia. Ale na szczęście mały wariat. Ma co mać obrywa wraz, ale jednym ciosem udało się już pokonać meduzę. A oto przed nami kolejna meduza. Z także 360 poziomem i zdrowie nie przekraczającym 30 milionów. I mały wariat może mieć szansę ją pokonać nawet. Ale niestety nie udało mu się to. Monster! 245 poziom. O, to jest ciekawe. Zręczność. Idealnie tyle samo co siły meduza. Jeszcze jeden cios. Kurde, co to jest dzisiaj? 23 tysiące. Niestety następną meduzę już raczej nie pokona. Dosyć mało zdrowia ma.
Ale zobaczmy, może jakoś pounika i uda się mu pokonać jednak. No niestety oberwał. O kurde, Mak jakiś kolejny tutaj wszedł. Mimo 10 milionów... Nie, przepraszam, 10 tysięcy. Na początku zadawał trochę mało, a teraz nagle dwa kryty po prawie 10 milionów. Dobra, to była całkiem interesująca walka. Kolejna meduza za nami. I... przed nami, zarazem. Fajne, niestety dobił tylko pum. Zdrowia, meduzy. Kosiarze z kolejnym graczem, tutaj. 254 poziom. Meduza 91 tysięcy. Bardzo zabawnie. O, kosiarz tutaj nawet ładnie zrobił, tutaj. Zadał obrażenia. Czas na walkę Hexego, który jeszcze zadaje jeden cios i pokonuje meduzę. Bardzo dobrze. Już jest kolejna meduza. Takie same statystyki. Hexy przegrywa, niestety. Super konkurs. Kolejny gracz. No dobra, zobaczmy, jak to się przejdzie. No, udało się pokonać. Niestety z następną meduzą już może nie być tak łatwo. Bo Super Goku przegrywa. Mówię o statystykach, kiedy ja sam mam beznadziejnie rozłożoną siłę i wytrzymałość. To było chyba wtedy, kiedy miałem duży potion na wytrzymałość, a nie miałem w ogóle na siłę. Chyba coś w tym stylu było. Można zresztą wrócić do poprzedniego odcinka i będę miał tam taki stan potionów, z jakim walczyłem. Ewentualnie możliwe do obliczenia, bo tam pisał ile jeszcze mam czasu na te pciony. 32 tysiące. I kolejna meduza. To co się w ogóle dzieje? W ostatniej walce gildijnej udało mi się zadać chyba ostateczny cios bossowi gildijny. A teraz bardzo możliwe nie dam rady pokonać jednego z wcześniejszych przeciwników. Poziom trudności lochów się zmienił diametralnie od 405. I będzie to teraz tak mocno rósł do aż 50 poziomu. No i ja niestety przegrałem. A chyba jedną z meduzy załatwiłem, tak mi się wydaje. No, Morfeł Buffet tutaj załatwił. Już jest kolejna. Ładny kryt nawet. I jeszcze jeden cios. I puknuje. Okej, okay, tu się zbliżają już chyba ostatnie meduzy. Stan zdrowia powyżej 400 milionów. Nagi Bobas. 274 poziom. Po tej meduzie chyba już będzie boss, tak mi się wydaje. Zresztą zaraz zobaczymy jeden cios i bardzo dobrze. A jednak, jest kolejny przeciwnik. Z takim samym poziomem zdrowia. Nagi Bobas niestety nie da rady go załatwić, chociaż było blisko. Ale za to tutaj przychodzi Fanti. I on tu teraz wszystko rozrobi po swojemu. O, to był ładny cios. Dwa ciosy pod rząd, krytyki. I pokonana meduza. I mamy chyba ostatnią meduzę już. Przed grubą wyceną, przed bossem tych lochów gildyjnych. Ponieważ, no, poziom zdrowia już się o wiele bardziej wyróżnia od poprzednich. Tak z tego co założyłem, to zawsze tych przeciwników z podwyższonym poziomem zdrowia było około 3. A to jest właśnie już trzeci. Czy Fanti da radę ją załatwić? Jest to możliwe. No ale jednak meduza często unika. A Fanti blokuje. Dobra, blok. Traf, blok. No niestety. Niestety Fantiemu się nie udało pokonać meduzy, ale tutaj przychodzi Ganguś, 284 poziom. No i parę ciosów i meduza poleci. W ogóle ciekawi mnie, ile się uda dobyć grzybów dzięki temu weekendowi. Mamy aktualnie 61 odcinek, czyli mamy zaledwie 67 grzybów do przodu. Coraz mniej. Wszystko przez te wydawanie na wieżę. Ale na szczęście to już za nami.
Dobra, Ganguś walczy z grubą lysyną Meduza. Wszystkie meduzy zostały pokonane. Mamy głównego bossa, który ma taki sam stan siły co pierwsi przeciwnicy ruchów. Za to wytrzymałości prawie 150 milionów. Od tego Ganguś udało się mu załatwić 50 milionów. No i jak widać, Paul Silver, no co powiedzieć, no załatwił grubą lucynę samym sobą, 90 milionów punktów zdrowia za swoją osobą, swoją postacią. Bije rekordy wszelkie, jeśli o to chodzi. Zobaczymy, na jakim zdrowiu się ostanie. Jak na razie grube lecenie zostało już tylko 50, no 40 milionów punktów zdrowia. Polisiver stracił zaledwie 10 milionów ze swoich 20. Ale zaczął trochę obrywać. Okej, 11,5 miliona skryta wojownik. Ładnie. I 13,5 miliona. Bardzo dobrze, Polisiver, milion expa leci do nas. To z pewnością dużo daje. Z samej misji masz 620 tysięcy. Jakoś tak mało expa z tych wypraw gildii, nie wiem czemu. Okej, to jest misja 10-minutowa. Postanowiłem pomijać te misje 10-minutowe, jeśli ma powyżej 100 klepsydr. Bo to już... No, są takie wartości, że no nie warto po prostu tych klepsydr aż tak oszczędzać. I specjalnie zaatakowałem pupila na początku, żeby móc po odcinku zaatakować jeszcze raz. No a niestety przez to, że tam było dosyć ataków, no nie było to możliwe. A 15 minut raczej nie uda mi się aż tak przeciągnąć dla jednego ataku. Wydaje mi się to niemożliwe, ponieważ nie mam po prostu pomysłu, co można zrobić. Można by teoretycznie przeczytać, na przykład przejrzeć wszystkie przedmioty u jakiejś z klas, ale wolałbym to zrobić kiedyś indziej. No co, no nic nie wymyślę. Trudno, następny atak pupili będzie za tydzień. Prawdopodobnie będziemy mieli już ukończonych bardzo dużo. 98 ze 100 chyba ataków będziemy mieli ukończone z pupili. Zostaną nam już tylko dwa w ogniu i wodzie. No i mam nadzieję, że te dwa ataki nie będę musiał próbować bardzo wiele razy, ponieważ jest to możliwe, że będzie z nimi bardzo trudno. Ale to zobaczymy już za dwa tygodnie. Za tydzień jedne pupil, kolejna wyprawa gildii, jeśli ją wygramy, zobaczymy. Ewentualnie, jeżeli pomyślę, że warto, no to parę poziomów tornada. No i oczywiście strefa mroku, czyli kolejne wykorzystywanie grzybów. A tymczasem na razie, mam nadzieję, że Wam się podobało, liczę, że będziecie oglądać kolejne odcinki.